Witam was bardzo serdecznie, trzeci dzień w Miami, znowu pada deszcz, więc nie jest najlepiej, dlatego uciekamy stąd na jeden dzień do Key West. Key West jest to miasto na wyspie Key West. Chodzi tam o to, że jest to najbardziej wysunięty na południe punkt Stanów Zjednoczonych kontynentalnych. No i ogólnie jest tam podobno bardzo, bardzo ładnie. Są piękne plaże i można się poczuć trochę jak na Karaibach. Ale zanim tam pojedziemy, idziemy na śniadanie. Jak śniadanie w Stanach, IHOP. To dobre, to ja nie wiem, bo ja to w amerykańskich filmach widziałem, ale no wydaje mi się, że trzeba to zaliczyć będąc tutaj. No może na przykład meaty, cheesy, crispy, mega omelette. Jezus, nażarłbym się jakichś takich gofrów, kurczaka smażonego, polanych sosem klonowym. Najlepiej jeszcze z jakimś serem i bekonem i z jajkiem. Coś takiego bym zjadł, nie wiem, czy coś takiego jest. Jak się prezentuje menu, proszę bardzo, ula, na słodko, ale tu jest chyba coś, o czym ja mówiłem, bo tu jest chicken biscuit sandwich. Ja chyba wjadę w coś takiego, ale zobaczmy, co tu jest jeszcze. O, człowieku, nazwij pod chicken i waffles, o to mi chodziło właśnie. Wybór jest duży, głównie to są chyba pancake'i i kanapki. Ale widzę też, że są takie naleśniki bardziej nasze. W sumie bardziej francuskie chyba. Dobra, coś musimy wybrać. Weźmiemy dużo, bo ja chcę tutaj popróbować. I chcę się też najeść, bo przed nami 3 godziny trasy. 3 godziny, mówię to jakby to była całodniowa po prostu trasa, że muszę się najeść przed nią. Wiadomo, że chcę się po prostu nażyć. Dobra, ja zamówiłem sobie te gofry z Nashville Chicken. Jakiś to ma być ostry kurczak. Wzięliśmy jeszcze pancake'i z jajkami, bekonem i chyba fasolą. Wjeżdża kawka w tym słynnym kubku. Tutaj to wygląda tak, że dostajecie po prostu dzbanek na stół. Na każdym stole jest taki dzbanek z kawą. Jak chcecie mleko, to dostajecie oddzielnie mleko w kubeczku i sobie pijecie kawkę. To jest ten ich old fashioned sauce, czyli to jest chyba syrop klonowy po prostu, słodki. Wszystko tutaj się zalewa tym sosem. Ja bardzo rzadko jem taki sos w ogóle w Polsce, nigdy praktycznie go nie kupuję. Może to błąd? Dla zdrowia pewnie nie błąd. Czekamy na zamówienie, widziałem ile ma kalorii ta moja pozycja z tym kurczakiem. 1700 coś, prawie 1800. Na resztę kaloryki już nie patrzyliśmy, bo nie ma co się tym przejmować. IHOP, czyli International House of Pancakes, istnieje, słuchajcie, od ponad 65 lat tutaj i mają około 1400 restauracji. Na terenie całych Stanów. Miejsce kultowe tutaj bez wątpienia i można chyba powiedzieć, że są to najpopularniejsze pancake'i na świecie. Sorry, 1650 restauracji mają teraz otwartych w całych Stanach. Pierwszy IHOP został otwarty w Kalifornii w 1958 roku przez właścicieli, czyli AJ'a i Jerry Lapina. Kawał historii. W 2003 roku wygrali jakąś nagrodę, która się nazywa Przyjdź głodny, wyjdź szczęśliwy. No bez wątpienia, jak tutaj śniadanie ma 1700 kalorii, to jest grubo. W zasadzie jesz takie śniadanie, później jakąś małą przekąskę i masz dzień z głowy. Kawka taka totalnie zwykła. Bardziej mi smakowała ta kubańska. To są te stripsy, tak? Nashville Hot Sauce ma to być. Jest tu jakiś sosik, są dosyć obficie polane. Po pierwszym gryzie powiem wam, że chyba nigdy nie jadłem bardziej tłustych stripsów. Nigdy. Ta panierka jest tutaj tak twarda i tak nasączona i tym sosem, i tłuszczem, że nie wiem, czy ja to zjem wszystko, szczerze mówiąc. Rzeczywiście są pikantne, nawet dla mnie. Wiadomo, bez challenge'u, ale przyjemnie to kąsa, przyjemnie daje o sobie znać. Ale tak tłuste, że naprawdę przesada chyba trochę. Oj, naprawdę przypaliły. Bardzo smaczne jest to, ale przeszkadza mi trochę ta ilość tłuszczu, kurde. Sosik miodowo-musztardowy do tego. No wiedzie idealnie, to jest ogólnie bardzo smaczne. Nie ma się tu co przejmować kaloriami, wiadomo, ale ja mam wrażenie, że ten sos tutaj, ten Nashville Hot Sauce jest też po prostu tłusty. Ale mięsko samo w sobie bardzo soczyste, jest to normalne mięso, nie jest to jakaś mielonka. Stripsy jak najbardziej, ciekaw jestem jak smakują bez zanurzenia w tym sosie. Myślę, że mogłyby być mniej tłuste wtedy. Panierka lux, bo są bardzo chrupiące, tylko ten sos jest tłusty. Ja już jestem najedzony tak naprawdę, a zjadłem dopiero dwa stripsy. Wjeżdżam teraz w to tak, jak chyba się powinno jeść, bo te gofry są podzielone na czwórki i zrobiłem sobie kanapeczkę. Niesamowite, bardzo dobre gofry, mięciutkie, puszyste. Tak jak chmurka bym powiedział, ale mam tutaj sosik i użyję go. Chociaż już czuję, że po prostu się nienawidzę z każdym kęsem jeszcze bardziej. Mięciutkie, świeżutkie gofry, pikantny kurczak i do tego słodki sos. Mistrzostwo. 1800 kalorii śniadanko. A no, jeszcze jak mogłem zapomnieć o musztardowym. Bardzo dobre, bo rzeczywiście pikantne. Podoba mi się to. W polskich McDonaldach kiedyś można było kupić wingsy, nie wiem czy pamiętacie. Skrzydełka. I była tam taka twarda dosyć panierka w nich. Ta jest podobna, jest bardzo, bardzo chrupiąca. Ja lubiłem te wingsy z maka, szkoda, że już ich nie ma. Coś w rodzaju masła tutaj mamy. Chyba masło.
takie masło ze śmietaną trochę. Nie, no powiem wam, że przegięcie pały, no nie ma co tu gadać. Jest to tak wszystko tłuste, jeszcze w połączeniu z tym sosem słodkim. No czuję, że każdym kęsem tracę troszeczkę procentów zdrowia. Ale uśmiech się pojawia, no jest to bardzo smaczne. Bez kitu, tak jak mówisz, w sumie zero warzyw tutaj, sama buła, cukier, kurz. Tak jak lubię w sumie. Tutaj u Marty mamy bekon, pancake'a i jajko, tak? A i ten hash brown jeszcze, ziemniaczki. Ale dużo lepsze są te pancake'i niż w tym Versailles. Dużo, dużo lepsze. Pancake'i suchawe, jak mam być szczery. Smaczne, tylko żółtko nie jest płynne. Ale jest. Podoba mi się ta forma. Zalewasz sobie na słodko jeszcze to śniadanie. To jajko z bekonem i masz pancake'a. Jadłbym to żyjąc tutaj na pewno. Tylko nie wiem, czy bym dożył 50. Wjeżdża teraz. Strawberry banana pancakes, proszę państwa. Banany są tutaj pochowane w środku pancake'ów. Truskawki mamy na górze. No ale wiesz, co trzeba tu zrobić? Bratku. No ile, co ile? Na wakacjach jestem. Nie jest taki typowo chamski, po prostu sam cukier. Dobry. Naprawdę, kurde, smakuje mi to amerykańskie żarcie, przynajmniej tutaj. Tych truskawek to tutaj jak kot napłakał tak naprawdę, ale banana jest sporo. Kurczę, szczerze mówiąc, jakby nie myśleć w ogóle o tym, co to jest i ile to ma kalorii, to jest to naprawdę bardzo, bardzo smaczne i na każde z tych dań, które tutaj mamy na stole, bym z przyjemnością wrócił. Wiadomo, to nie jest dobry pomysł przyjść tutaj na śniadanie, nie wiem, rano przed pracą albo rano przed szkołą. Widzę to bardziej tak, że budzicie się na kacu po jakiejś imprezie w weekend i przychodzicie tutaj na takiego kurczaka z tymi waflami, z goframi, sorry. Wtedy to widzę jako taki właśnie dzień rozpusty, ale no śniadanie 1800 kalorii to jest kurde już mocna rzecz. Ja w ogóle czuję, że już mi na oczy to jedzenie wpływa. No ale dobra, no nie ma co gadać, no dobra. Wiem, że Wojek tu był, nie pamiętam co on mówił o tym. Idealne. Ale moje spaczenie fast foodowe nie pozwala mi powiedzieć tutaj złego słowa, szczerze. Wejdź tu głodny i wyjdź szczęśliwy, tak brzmiała nazwa tej nagrody, którą otrzymali lata temu. Zgadzam się z tym, ale nie polecam brać tutaj tyle co my. Wydaje mi się, że jakbyśmy wzięli sobie nawet jedno śniadanie na pół, to by było tutaj idealnie, bo nie byłoby tego zacukrzenia, zamulenia, które teraz już występuje. No ale jem, bo dobre. Je się takie śniadanie i to nie jest tak, że ono daje energię wam na dalszy dzień, tylko wręcz poszedłbym teraz w kimę. No ale ogólnie wróciłbym. Wyjdźmy stąd, bo nie da rady. Kurde, ledwo wyszedłem, szczerze. Pan mnie jeszcze poprosił o napisanie mojej nazwy kanału na YouTube, bo będzie chciał obejrzeć. Pytał, jak smakowało. Mówię mu, że bardzo wszystko smakowało, tylko że ciężkie pod względem kalorii. On mówi tak, że to tutaj normalne, to jest Ameryka. Jedziemy na Key West. Chociaż szczerze, po takim śniadaniu to bym się najchętniej położył. Family Dollar, wielki giga mega test. Nie no, po coś do picia. W ogóle dzisiaj się obudziłem i tak mnie trochę coś bierze. Znalazłem Sudafed, proszę państwa. Ale nie mogę się tutaj poddać i być chorym. Przez najbliższe 2-3 dni zero picia z lodówki. Ja mam tak, że jak się napiję coś zimnego, rzeczywiście tutaj trochę zaszalałem ostatnie 2 dni. Wszystko piłem zimne i od razu mi gardło siadło. Szukam coli zero w wersji sherry, bo już widziałem, że tu taka gdzieś jest, tylko że mała. To jest mój chyba ulubiony napój tutaj. Dobra, biorę taką bombę. Dr. Pepper Zero Sugar, 2 litry. Mam jakieś 4 kilo zapasu do wzięcia w walizce, bo ważyła 19 kilo na lotnisku. Maksymalna waga walizy w tym Dreamlinerze to jest 23, więc mam jakieś 4 kilo na zakupy. Mam jeszcze 1,5 godziny trasy, co prawda, na Key West, ale w zasadzie sama ta droga już tak naprawdę jest atrakcją, więc zobaczcie sami, jak to wygląda. Dojechaliśmy do Key West i od razu czuć taki tropikalny klimacik, tak jakbyśmy, nie wiem, z Warszawy przyjechali do Juraty, do Władysławowa czy do Jastarni. Od razu czuć, że jest się nad morzem, jest tak bardziej wakacyjnie. Piękne domki kolorowe są tu wszędzie. Jechaliśmy jakieś 3,5 godziny, powiem wam, że spoko mi się tu jeździ. Na początku się obawiałem, ten pierwszy dzień, jak odebraliśmy samochód z lotniska, no to było tak dziwnie. Tutaj 5-6 pasów, wielkie te drogi szerokie, wiecie o co chodzi. Ale później tak naprawdę już się przyzwyczaja człowiek i spoko się tu jeździ. Fajnie, że jest tak szeroko, że jest wybór tego pasa tak duży. Mimo że na śniadanie pochłonąłem tyle kalorii, tak naprawdę wydaje mi się, że to jedzenie z IHOPa to takie trochę puste jedzenie, coś jak z McDonalda, że jecie i zapychacie się tym na chwilę. Dlatego idziemy jeść. A co? Idziemy zjeść homara. Będę jadł homara pierwszy raz w życiu, Marta chyba też. Tutaj jest to taki regionalny przysmak, ludzie się tym zajadają i co chwilę jest jakaś knajpka z dopiskiem lobster, dlatego właśnie idziemy i będziemy próbować.
wygląda jak knajpa, chociaż to bardziej przypomina po prostu budkę z okienkiem, bo nie można tutaj nawet jeść na zewnątrz. Właśnie nie wiem, o co chodzi z tym. Jest tutaj jakiś ogródek, ale jest napisane, że nie można jeść na zewnątrz. Nie wiem dlaczego. Wiem, że Lobster Shack również jest w Miami, także nie musicie specjalnie tutaj przyjeżdżać, żeby go zjeść, ale jak już jesteście, to może warto, nie wiem. U nich na stronie pierwszy napis, który widnieje, to jest tak: jest drogo, ale warto, więc zobaczymy. Lokal jest mały do tego stopnia, że na wejściu macie informację o tym, żeby nie wchodzić tutaj z wózkami dla dzieci, ani w ogóle z jakimś zbędnym bagażem, żeby szanować miejsce, którego i tak jest mało. No rzeczywiście jest drogo. Jest drogo dla mnie, bo zarabiam w złotówkach, ale to jest drogo dla nich, tego nie wiem. Też wiadomo, homar to jest dosyć drogi towar. Dobra, przyszły nasze zamówione rzeczy. Najbardziej chyba wizualnie podoba mi się ta kanapka z krewetkami. Wygląda przepysznie. Chyba od niej sobie zacznę. Zostawię sobie tego lobstera na później. Za kanapkę z krewetkami trzeba tutaj zapłacić $22 i są w niej krewetki, sok z limonki i pikantne masło. Spróbowałem samą krewetkę, jest mega maślana, bardzo to czuć. Wyśmienita jest ta bułka, również jest maślana i lekko słodka. Krewetki przepyszne, jest ich w ogóle tutaj bardzo dużo. Zwykle jak się zamawia krewetki albo jakiś, nie wiem, makaron z krewetkami w Polsce, no to takich krewetek, no to dużo gorszych, jest, nie wiem, 4-5 na talerzu. Tutaj na spokojnie ich jest 8-9, jeszcze chyba jedna mi spadła. Jest to przepyszne. Rewelacja. Krewetki są tak mięsiste i tak maślane. W ogóle nie jest to przesolone, jest to bardzo delikatne. Czuć trochę tłuszczu z tego masła, ale no kurde, tworzy to taką całość. Jeszcze z tą pyszną bułeczką, niesamowite. $22, czyli co, no 90 zł w przeliczeniu na nasze. Wiadomo, trochę serce boli, ale jest przepyszne, naprawdę. Wjeżdżałbym w to nie raz. Tutaj taka bardzo lekka, kapuściana, bym powiedział, sałateczka, ale to w ogóle nie o nią tutaj chodzi. Może jej to wcale dla mnie nie być. Ta kanapka, voila. Tu miało być jakieś pikantne masło niby. W ogóle dla mnie nie jest pikantne, ale zobaczymy, co Marta mi zaraz powie o tym. Ja pikantności tutaj żadnej nie poczułem, ale aż nie chcę tego oddawać. Kolejna pozycja to jest grilled cheese, właśnie już z tym naszym lobsterem, z homarem. Jak piszą w menu, są tutaj dwa rodzaje sera. Można sobie dodać do tego bacon albo jalapeno, ale nie zmieniałem tej kompozycji. Wziąłem po prostu tak, jak było w menu. Bez żadnych zmian, bez dodatków. $26 kosztuje taka kanapeczka. Nie jest to duże. Tak samo ta z krewetkami, to nie są jakieś duże porcje. Ja nie wiem, czy to nie są najlepsze krewetki, jakie jadłem, tak szczerze. Mega, mega dobre. Pierwszy raz w życiu homar, spróbujmy. Ja się bałem, że to będzie jakąś taką rybą dawać, wiesz. Ale nic, jest tak delikatne. Jestem w szoku, jest to jakiś taki ser bardziej żółtawy i biały. Podejrzewam, że mozzarella i nie wiem, czy jakiś cheddar, czy coś innego. No coś bardziej żółtego. Sporo jest tego homara tutaj. To mięsko jakbym miał do czegoś porównać, tak jakbyś mi dała jakąś dobrą rybę. Tylko, że w ogóle pozbawioną tego zapachu rybnego. Tego, który zazwyczaj odrzuca mnie, bo ja tak za rybami średnio przepadam. Kurde, no niesamowite, bardzo mi to smakuje. Majonezowy sosik do tego, dodatek bekonu albo jalapeno tutaj. Tylko by mi zepsuł tą kanapkę. Jest bardzo delikatna, mocno serowa. Nie wiem do końca, jak sam sotę smakuje ten homar. Tutaj po prostu miejscami czuję, że jem mięso, bardzo delikatne mięso, ale nie czuję zapachu morza. Nie wiem, czy to dobrze, ale mi to bardzo smakuje. W końcu jakieś warzywa, co? Ale też tak nie szaleją tutaj z tym. To wygląda już trochę dla mnie groźnie. To się je całe po prostu? Razem z tymi... Mam to całe zjeść? Serio? No nie da się porównać tego mięsa do czegokolwiek innego. Ma mało smaku, bym powiedział. Jest po prostu tak delikatnym, chudym, białym mięskiem, rybnym nazwijmy to, że ciężko to porównać do czegoś innego. Gdzieś przy końcówce teraz poczułem po prostu morski posmak. Świetny jest ten homar, bo w ogóle nie przypomina ryb. Wjeżdżamy w to. To jest wersja tradycyjna za $28 i jest tu tylko homar i majonez, nic więcej. No i bułeczka oczywiście, maślana. No tutaj już bardziej czuć morskie klimaty, bo nie ma tego sera, który to rozpraszał w poprzedniej kanapce. Bardziej chyba ta z serem. Jednak troszeczkę za dużo tego klimatu morskiego, ale ogólnie nie jestem zrażony i chętnie bym to zjadł ponownie, tylko nie wiem, czy na tyle, by wydawać na to tyle hajsu. Najbardziej zaskoczyła krewetka. Ja po prostu krewetki uwielbiam i dlatego mi to tak smakowało. A tak pysznych krewetek po prostu bardzo dawno nie jadłem. Jak na pierwszy raz, no to jestem naprawdę mile zaskoczony, bo jem to, mimo że są tutaj te alamacki jakby, no widać, że to jest jakiś taki stwór morski tutaj w tej kanapce. To pieczywo też tutaj jest wybitnie dobre. Słodziutka, maślana bułeczka. Przy następnej wizycie, o ile taka kiedykolwiek będzie, na pewno wjeżdżam w tą kanapkę z krewetkami. To było totalnie mola. No i chyba jednak ta z tym serem, aczkolwiek każda tak naprawdę jest smaczna. Tutaj minimalnie za duże zderzenie z tym homarem, jest za bliskie, tak jak ostatnio z kulą mocy u Pudziana. Ale nie odrzuca, no dobre, ja nie wiem do czego to porównać, bo jem to pierwszy.
pierwszy raz. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo jest tego mięsa z homara, o ile to można nazywać mięsem. Po prostu jest dużo homara tutaj. I świetne jest to, że to jest forma gotowa od razu do jedzenia. Po prostu to łapiecie, jecie, nie martwicie się o jakąś dłubaninę. To samo było z krewetkami. Myślę, że śmiało można polecieć to miejsce. Ja na pewno będę próbował homara gdzieś dalej, jeśli będzie taka okazja, bo jestem ciekaw, czy to będzie ten najlepszy homar, jakiego zjem. Na razie to jest pierwszy, więc mało wiem na ten temat. No ale cenowo jest tutaj grubo, $90 za kanapki i dwa picia. W ogóle nam się fajnie trafiło, bo wyszliśmy i okazało się, że mają wszystko wyprzedane, zapraszają jutro. A jutro, no niby jeszcze rano jesteśmy, ale udało się dzisiaj zjeść. Ciekawostka jest jeszcze taka, że tam nie było frytek, a ludzie najwidoczniej potrzebują zjeść frytki. Zamiast tego były lejsy solone i miały wzięcie. Widziałem, że naprawdę dużo osób to brało, do kanapek te chipsy sobie zajadali. W sumie spoko opcja. Dobry wieczór, kochani. Nie będzie to nic zaskakującego, ale idziemy sprawdzić, jak smakuje Pizza Hut w Stanach. Z Pizzą Hut i z Martą mam naprawdę wiele wspomnień. Bardzo często zamawialiśmy pepperoni na hawajską, albo później już jak byliśmy trochę grubsi, to zamawialiśmy jedną pepperoni, drugą hawajską. Dzisiaj... Tak się na szczęście, albo i na nieszczęście, zależy to rozkminia, złożyło, że mamy 15 minut spacerkiem do Pizzy Hut z naszego hotelu na Key West. Idziemy tam. Jak pewnie zauważyliście, jakość wideo troszeczkę się pogorszyła, postanowiłem dzisiaj użyć iPhone'a. To wszystko dlatego, bo na koszulce mam wizerunek Chief Keefa, a nie wiem, czy on jest lubiany na Florydzie, a nie chciałbym dostać p***kę. W sumie skoro go tak bardzo lubię, że noszę z nim koszulkę, no to powinienem twardo iść za tą swoją ideologią i nie bać się nawet dostać w c***kę. Tak by było w idealnym świecie. Chodźcie. Po lewej, proszę Państwa, mijamy właśnie Five Guys, a tutaj mamy Domino'sa. I jeszcze po prawej od Domino'sa mamy Denny's, czyli coś, co może konkurować z IHOP'em, którego jedliśmy dzisiaj rano. Jutro na śniadanie idziemy właśnie tam i sprawdzimy, kto ma lepsze pancake'i. Ale my idziemy dalej, bo tam jest Pizza Hut. Po drodze mijamy jeszcze Papa Jones, ale stwierdziliśmy, że chyba jednak Pizza Hut. Taco Bell, ale jednak idziemy dalej do Pizza Hut. Niespodziewanie okazało się, że po drodze jeszcze mijamy coś takiego, co się nazywa Sonic Drive-In. Jak widzicie, stoją tutaj samochody, zamawiają sobie i chyba tutaj pracownicy przynoszą im po prostu do okienka. Wygląda to mega amerykańsko. Ciekaw jestem, co tam serwują, ale jednak chyba idziemy do Pizza Hut. Słuchajcie, mały update. Widzę, że przed nami jest jeszcze Popeyes, ale niestety tym razem to już nie jest po drodze, bo Pizza Hut mamy tutaj. Ty, ale takiego czegoś to u nas nie ma. Double Chocolate Delight. W ogóle to miałem wam powiedzieć już wcześniej w filmie, ale jest jedna rzecz, która mnie irytuje w Stanach. Tutaj aż tak tego nie widać, ale w większości łazienek, do których wchodzę, czy to w hotelach, czy to w restauracjach, czy gdziekolwiek, ta woda w kiblu, która teraz tutaj jest, wiem, że dziwnie się tego słucha, ale ta woda, nawet teraz już jest za dużo jej jakby w porównaniu do Polski, widzicie to? W większości toalet jest jej jeszcze więcej, dwa razy więcej niż teraz. No i panowie, ciężko się działa tutaj, bo się narażeni jesteście na ochlapanie. Zamówiliśmy już, ale jest problem, bo tutaj nie ma normalnej hawajskiej. To znaczy, tutaj hawajska jest z kurczakiem i z papryką, tak? Nie wiem, czy hawajska w Polsce jest zrobiona pod polski rynek, czy o co tutaj chodzi, ale zrezygnowaliśmy z hawajskiej. Zamiast tego wzięliśmy po prostu dużą pepperoni na grubym cieście pan i do tego wzięliśmy pieczywo czosnkowe z serem. U nas w Polsce też to pieczywo można zjeść, tylko że wygląda inaczej, przynajmniej w karcie. Zobaczymy, jak wygląda tutaj. Mamy nasze zamówionko, słuchajcie, pizza prezentuje się tak, jakby przyjechała trochę taka gorsza, jak w Polsce zamawiam. Nie wygląda na taką mocno puchatą. Mam wrażenie, że tutaj trochę mniej tych band jest niż u nas, tych końcówek, tych rantów, jak to się mówi. Może spróbuję tego pieczywa czosnkowego. O kurde, wygląda to jak duża zapiekanka. To miały być sticksy, nie wiem, czy oni zapomnieli tego pokroić, czy o co tu chodzi. W sumie tak też jest spoko. Kiedyś doszedłem do wniosku, że Pizza Hut powinna być nielegalna. Tak jak wyglądają teraz moje ręce, nie jesteście w stanie tego zobaczyć, ale jestem tak, jakbym się oblał po prostu jakimś olejem. To jest mega, mega tłuste żarcie, które niestety uwielbiam. Wpadłem w ten wir. Od mało lata po prostu Pizza Hut zamawiałem do domu, jestem nią spaczony i bardzo ją po prostu lubię. Ciekawostka jest taka, że jakiś czas temu Pizza Hut Polska odezwała się do mnie. Chcieli zrobić coś
we współpracy ze mną. Zrezygnowałem z tego, mimo że bardzo ją lubię, no bo kiedyś powiedziałem wam, że nie będę współpracował z firmami, z lokalami gastronomicznymi. No i tak wyszło, no nadal ją lubię i będę mówił, że ją lubię, mimo to, że ona mi za to nie płaci, po prostu, bo ją lubię. Ale jest tłusta, w ogóle mam wrażenie, że to ciasto jest cieńsze, jak na to ciasto pan, bo to jest bardzo cienkie tutaj, większa warstwa jest tego sera i peperoni, ale z niej aż leci. Ona aż ocieka tym tłuszczem. Przepraszam, że przeklinam, ale no rzeczywiście to jest tak tłuste, że aż przesada. W Polsce ona tak nie wygląda. Dobra, to było złudne, to ciasto tutaj w ogóle nie jest cienkie. Po prostu ten ser na brzegi tego slajsa spłynął i wydawało się, że spód jest cienki, ale nie jest. Jest dużo bardziej tłusta niż ta w Polsce, naprawdę, to od razu to, ja to widzę po palcach. I czuję też to w smaku, ona ocieka aż tym tłuszczem. Mam też wrażenie, że jest troszeczkę inny sos pomidorowy. Inaczej smakuje, jest taki bardziej wodnisty. Kurde, dziwię się, że to mówię, ale w Polsce mamy lepszą pizzę chyba, naprawdę. Spodziewałem się, że tutaj w Stanach, czyli w miejscu, w którym ona powstała, doznam jakiegoś uniesienia, które ją tak lubię w Polsce, ale szczerze, zostanę przy polskiej wersji. To nadal dla mnie jest dobre, ale dwa razy lepsze jest w Polsce, serio. To jest aż przetłuszczone, to ciasto jest nasiąknięte całe. I sos jest bardziej wodnisty niż u nas. U nas jest to gęściejsze, jakieś takie bardziej esencjonalne są te pomidory. No nie wiem. Dobra, przejdźmy do tego. To trochę wygląda jak skawina type, ale też jak focaccia. To jest dosyć ciekawe, bo widać tutaj grana padano, coś, znaczy grana padano to nie wiem czy to jest, ale coś na wzór takiej posypki serowej. No to jest zajebiste. To jest tak jakbyście zamówili sobie kwadratową margaritę na panie, na tym cieście pan i dodatkowo posmarowali ją jakąś oliwą czosnkową i posypali grana padano. To jest bardzo fajne i tego w Polsce nie widziałem. No słuchajcie, troszeczkę się zawiodłem tak naprawdę. To smakowało tak jakbyście zamówili w Polsce Pizza Hut, tylko zamoczyli ją w takiej wannie z olejem, z jakąś oliwą. Mega, mega przetłuszczone. Nie spodziewałem się tego, że pierwowzór, jakby moja ulubiona pizza w miejscu, w którym powstała, będzie smakowała gorzej niż w Polsce. Dziwne. Oczywiście bierzemy na wynos to, czego nie zjedliśmy. Bez uniesień wiadomo, ale byliśmy głodni. Widzimy się pewnie rano. Pa!